Hej, w tym odcinku pokażę Wam, jak wygląda nowa wersja popularnego BatUSB oraz zaprezentuję Wam skrypt, który tworzy fake powiadomienie o logowaniu, dzięki któremu można zdobyć login i hasło. W opakowaniu standardowo dostajemy mini instrukcję w postaci wizytówki, znajdziemy też naklejki, no i oczywiście rubber ducky. Nowe rubber ducky posiada dodatkowo USB typu C, wspiera ducky skrypt w wersji 3.0, który jest o wiele bardziej zaawansowany. To jest chyba najważniejsza zmiana, bo dzięki rozbudowaniu możemy budować skrypty bezpośrednio na urządzeniu, a nie wspomagać się np. PowerShellem. Oprócz tego rubber ducky potrafi wykryć system, do którego zostanie podłączony, co jest przydatne, bo możemy na podstawie tego budować skrypty. Skrypt, który chcę Wam dzisiaj pokazać, nazywa się Devil Cupid. Jest to skrypt, który zadziała też na starszej wersji rubber ducky oraz na innych BatUSB, np. USB Nova czy Malduino. Skrypty typowo budowane pod nowszą wersję tego urządzenia nagram w osobnych materiałach, w których będę mógł się skupić na dokładnym zaprezentowaniu tego nowego rubber ducky. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Oprócz BatUSB wymagane jest, byście posiadali konto na Dropboxie i na tym koncie utworzyć trzeba aplikację i wygenerować token. Jeżeli już założycie sobie konto na Dropbox, to przechodzimy do App Console i klikamy Create App. Wybieramy tak jak na filmie i wpisujemy nazwę aplikacji. Obojętnie jaka to będzie nazwa. Przechodzimy do Permissions i zaznaczamy tutaj te trzy opcje. Wracamy do ustawień ogólnych i generujemy token. Ten token musimy wkleić w odpowiednie miejsce w kodzie. Zatem wróćmy do GitHub, aby zapisać kod. Kod musi być zapisany w formacie PS1. Odpalamy pobrany plik. Możemy go odpalić zwykłym edytorem tekstowym. W to miejsce wklejamy nasz token. Zapisujemy zmiany, wychodzimy z pliku. Przechodzimy do konta na Dropbox, ponieważ ten plik musimy tam wysłać. Obojętnie w jakim miejscu na Dropbox to zapiszemy, chodzi tylko o to, że potrzebujemy zdalny dostęp do tego pliku. Po przesłaniu klikamy na kopiuj łącze, aby wygenerował się link do pliku. Znowu wracamy na Dropbox, zjeżdżamy w dół i kopiujemy kod, który zaraz umieścimy na naszym rubber ducky. Najpierw wkleję do edytora tekstowego i wstawię link do pliku. Tutaj uwaga, trzeba na końcu zmienić z 0 na 1. Do pisania skryptów na rubber ducky polecam narzędzie od Hack5, czyli Payload Studio. Wersja darmowa ma wszystko co potrzeba, ale możecie skorzystać też np. z Duck Toolkit. Po wklejeniu tutaj kodu klikamy Generuj Payload, a następnie pobieramy gotowy plik. W tym momencie musimy włożyć rubber ducky do portu USB w komputerze. Jeżeli po chwili urządzenie nie będzie widoczne, to należy kliknąć klawisz, który jest pod obudową. Na BatUSB usuwamy stary payload i kopiujemy ten nowy, który przed chwilą generowaliśmy. I to wszystko. Zapraszam na prezentację ataku. Jak widać, skrypt zadziałał poprawnie. Hasło i login przejęte. Dziękuję Wam za uwagę i jeżeli Wam się podobało, to zostawcie lajka i subskrypcję. Pozdro!